Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Wczoraj pod odcinkiem zapomniałem wam powiedzieć, właściwie na odcinku zapomniałem wam powiedzieć, że co z łapy w górę będziemy robili jedną paczkę w dzisiejszym odcinku więcej, jeżeli chodzi o nowe SBC 82+. Naprawdę jest to, uważam, po takim większym zastanowieniu bardzo fajne SBC. Jedno być może z najlepszych, jakie było do tej pory, w zależności od tego, czy macie szczęście, czy nie, ponieważ gdy robimy to właśnie SBC, dostajemy 5 kart oceniane na minimum 82 overalla. I tak naprawdę możemy je robić w kółko, bo ciężko tak naprawdę trafić coś, żeby, nie wiem, nie było na jedną, dwie paczki karty ocenionej na, nie wiem, 85, 86 i wtedy wkładacie sobie tą kartę 85, 86, właśnie z powrotem tutaj. I pozostałe, które były w tej paczce, do tego dokładacie kilka kart ocenionych na 80, 79, które chodzą za, może nie wiem, 800 do 1000 monet, na pewno nie więcej, więc tak naprawdę zrobienie po raz kolejny tej paczki jest w granicach kosztu, nie wiem, może 10, może 15, może 20 tysięcy, w zależności od tego, jak dobre karty traficie. Ja tutaj używam Davisa, ponieważ wczoraj opróżniałem swój zespół i robiłem tak, wszystkie brązowe karty, które miałem, wkładałem tutaj do brązowej wymiany tej nowej, gdzie są 4 karty, 3 karty chyba srebrne, tak, 3 srebrnych zawodników, potem wszystkich srebrnych zawodników w klubie, których miałem, miałem ich chyba około 700, wkładałem tutaj, żeby dostać 4 złotych zwykłych zawodników, i tych 4 złotych zawodników zostawiłem sobie na razie. Większość zawodników złotych sobie zostawiłem jeszcze w klubie, a niektórych tam, których miałem niewymiennych, włożyłem właśnie tutaj do paczki z 2 rzadkimi zawodnikami. Jeżeli macie zawodników w klubie, to polecam właśnie sobie to zrobić i też w zależności co wolicie, ja tutaj wolałem sobie zrobić tę złotą wymianę, a jak wolicie, możecie sobie włożyć te złote karty zwykłe do upgrade'u 82 do 88. Wystarczy, że zrobicie 10 takich paczek i macie już to gotowe SBC, na pewno to 82+. Właśnie gdy zrobicie 10 takich paczek, gdy tam jest potrzebne 7 złotych zawodników i 4 brązowych może być, więc naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Również możecie to zrobić sobie z brązowych paczek i tak dalej, ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał otwierać brązowe paczki dalej we wrześniu. Słuchajcie, ja lecę zgłosić to SBC, na ten moment mam 5 paczek. 4 paczki, 82+, i paczki z 2 rzadkimi zawodnikami, to sobie będę na bieżąco otwierał. Myślę, że zrobimy około 15, 10, 20, mniej więcej, między 10 a 20 tych paczek, w zależności jak będą dobre. W dzisiejszym odcinku na pewno zrobimy, wszystkie wam pokażę. Także ja lecę sobie zgłosić tutaj właśnie to piąte SBC 82+, tylko muszę tutaj wrzucić jeszcze jednego zawodnika, bo gdzieś go niestety wydałem. Dobra, może być ten zawodnik, więc widzicie, Davis 92 i reszta naprawdę bardzo, bardzo tanio. Dobra, zgłaszamy i lecimy z pierwszą paczką 82+. Także lecimy. Pierwsza paczka. Liczę, że chociaż jedną jakąś naprawdę bardzo fajną kartę uda się trafić. Być może Team of the Year to byłoby naprawdę bardzo fajne. Także lecimy z paczką numer 1. Będę wam pokazywał wszystkie, niezależnie co by w nich było. Zobaczmy, czym zaczniemy. Zaczynamy tocem, więc zaczynamy naprawdę fantastycznie. Argentyna. Środkowy pomocnik, ale i tak jest to bardzo dobry traf, bo jest to ocena, wydaje mi się, nie, 91, myślę, że 94, ale tak, 91 toc z takiej paczki. To jest bardzo dobry traf, którego możemy sobie włożyć do kolejnego SBC i za darmo zrobić kolejną taką paczkę. No tutaj niestety więcej nic nie ma, 2 osiątki trójki, 2 osiątki dwójki, więc najlepiej też szczerze mówiąc nie było, chociaż też, że ten toc w pierwszej paczce trafiony. Druga paczka, oby była lepsza. Znowu toc. Leci naprawdę bardzo dobrze. Znowu Argentyna. Znowu środkowy pomocnik. Nie wierzę. Ta sama karta pod rząd. Jak to się stało? Jest tyle kart dostępnych. 2 razy tą samą. Ale tutaj już jest dużo lepiej, bo jest Delaney 87, jest Falcao i Jorginho i Gabriel Paulista. Tu paczka już dużo lepsza i tak jak mówiłem, tego duplikata lecimy sobie włożyć do właśnie tego SBC 82+. I dobra, mamy zrobione po raz kolejny, nie będę wam więcej razy tego pokazywał, tylko mniej więcej tak po prostu jak to będzie wyglądało, cały proces tego robienia tych paczek. 2 za nami, lecimy do trzeciej. Także lecimy z kolejną. Czy będą 3 tocy pod rząd? Nie, tutaj już niestety walkoutu nie ma, także pierwsza fatalna paczka będzie tutaj Ramsey 83, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo źle. Okej, okay, paczka numer 4 chyba? Chyba tak, 4. I jest toc kolejny, trzeci. Także wracamy dobrze. I będzie to... niestety bramkarz z Ligi Francuskiej, Dmitrowicz, jakoś tak, Rajkowicz. Zawsze mówię Dmitrowicz na niego, nie wiem dlaczego. Kolejny toc, oby w paczce
było coś jeszcze. I niestety, no też nie, nie najlepsza paczka. I lecimy z numerem 5. Czy będzie czwarty toc? Niestety nie, znowu będzie to maksymalnie karta oceniana na 85. Będzie to, dokładnie tej 85, będzie to Donnarumma. I od razu paczka numer 6, po tej paczce zrobię ze 3, może 4, żeby nie robić na bieżąco, wiecie o co chodzi. Znowu niestety, zwykła złota karta. I będzie to Banega, albo Biglia Banega 83, więc znowu fatalnie. Jest albo bardzo dobrze, albo fatalnie. I dobra, wracamy po raz kolejny, zrobiłem 5 paczek tym razem na raz. Jak trafi się duplikat, to oczywiście zrobimy po raz kolejny, jak nie, to po raz kolejny potem, po tych 5 zrobimy kolejne 5. I to jest, myślałem, że to jest ikona, ale ikony chyba raczej w tych paczkach nie można trafić. Będzie to, nie mam pojęcia kto to będzie, nie pamiętam, Limbombe 83. No oby coś jeszcze w tej paczce było. Zaczęliśmy naprawdę bardzo fajnie, ale teraz ostatnie 3 paczki są naprawdę fatalne. Naprawdę bardzo, bardzo złe, 7 za nami. Teraz paczka numer 8. 20 myślę, że zrobimy dzisiaj spokojnie. Może toc? Nareszcie, toc po chyba 3 czy 4 paczkach. Jest Polska. Bramkarz, ale i tak. To jest 95 overalla z takiej paczki. Naprawdę z tego SBC, jeżeli... Jeszcze, nie wiem, na przykład chcecie kartę Kevina De Bruyne 99, która jest w SBC do zrobienia. To naprawdę robiąc to SBC, zrobicie to dużo, dużo taniej niż byście kupowali karty z rynku. I dużo, dużo wydaje mi się szybciej. Zobaczmy, może coś w paczce będzie obok szczęsnego, to by było coś. Osimhen 93. I to mi się podoba. I wiecie co, ten szczęsny jest niewymienny i raczej takiej karty mi szkoda wrzucać do tego SBC 82+, więc Wojtka Szczęsnego sobie wrzucimy do SBC o ikonę i tą ikoną zakończymy pewnie odcinek, ale to na pewno za kilka, może kilkanaście nawet minut. I dobra, zgłaszamy sobie SBC pierwsze o ikonę i tak jak właśnie mówiłem przy tym Kevinie De Bruyne 99 jego SBC, również możecie sobie zrobić to SBC o ikonę moment bardzo, bardzo również tanio. Dobra, więc lecimy z paczką numer 9. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem przy liczeniu, ale chyba 9, mam nadzieję, że tak. Niestety, znowu, bez karty specjalnej. Oby 85, chyba 84, tak, Sokratis 84, więc no kolejna paczka niezbyt dobra. I lecimy z paczką numer 10, więc prawdopodobnie jesteśmy w połowie, tak jak chyba mówiłem wcześniej, tych paczek zrobimy 20. Czy będzie toc? Jest toc numer chyba 5. Niemcy. Środkowy pomocnik. Jest Toni Kroos 96 i chyba jest to niestety duplikat po raz kolejny niewymienny, więc znowu go użyjemy właśnie w SBC o ikonę. Zobaczmy co w tej paczce będzie jeszcze, bo coś czuję, że mogą być tu na przykład 2 tocy. 3 tocy! 3 tocy w jednej paczce. Tego chyba jeszcze w tej FIFA nie miałem. I to bardzo wysoko ocenione tocy. 96, 94, 93. Naprawdę to SBC jest, wydaje mi się, chyba najlepszym SBC w FIFA 20, na pewno najlepszym powtarzalnym, to bez dwóch zdań. Więc zgłaszamy drugie SBC, więc w całości już o ikonę Moments, którą otworzymy pewnie w dalszej części odcinka. Pewnie na sam koniec otworzymy tą paczkę właśnie. Także lecimy z paczką numer 11 i po tej paczce będę musiał zrobić po raz kolejny 4 albo 5 tych paczek. Zobaczmy co będzie teraz. Znowu toc. Naprawdę są fantastyczne te paczki. Francja. Napastnik. Ile razy jeszcze? Dembele 89. Naprawdę nie mam pojęcia ile razy w tej chwili miałem już toca z Francji na napastniku i nigdy nie był to Mbappe. Nie, przepraszam. Raz był. Ale chyba był to w player picku. Nie na moim głównym koncie. Dobra, lecimy z kolejną, to będzie paczka numer 12, po tych paczkach otworzę sobie wszystkie te paczki ze złotej wymiany, które mam tutaj, bo mało mam kart wrzuconych takich na 80 w górę, większość już tutaj właśnie włożyłem, także lecimy z paczką numer 12 i jest kolejny toc. Zobaczmy jaka narodowość tym razem jest. Anglia, środkowy obrońca, Smalling, chyba go nie mam, 94, liczę, że w paczce będzie coś jeszcze, naprawdę fantastyczne paczki. Szkoda, że tak późno daje takie SBC.
Okej, lecimy z paczką numer 13. Tego Smolinga rzuciłem do tego SBC 82+. Chyba raczej nie będę robił więcej dzisiaj SBC o ikonę, chyba że trafimy po raz kolejny jakąś 95, 96. Jest walkout, ale nie ma karty specjalnej, więc będzie to albo Rakitic, albo Modric. Oby Modric. Niestety Rakitic, 86. Lecimy dalej. Z paczką numer 14. Jeszcze jedno, co dzisiaj bym chciał zobaczyć w tych paczkach, to jest karta Team of the Year, ale niestety na pewno nie w tej paczce, tutaj nawet ekranów, znaczy ekrany są oczywiście, będzie to Felipe 84. I dobra, paczka numer 15? Chyba tak, chyba paczka numer 15. Co będzie tym razem? Znowu niestety, chociaż nie, chociaż tyle, że jest walkout i będzie to Keylor na was 87. Do kolejnego SBC. Tak naprawdę mówię, jeżeli macie w granicach teraz, nie wiem, 500 tysięcy chociażby monet, to naprawdę możecie zrobić tych paczek, podejrzewam, około 100. Nie będzie z tym największego problemu, jeżeli będziecie to robili w ten sposób, jaki ja robię właśnie dzisiaj. Więc naprawdę, polecam. Jeżeli ktoś ma jeszcze coinsy, jeżeli ktoś ma monety, to naprawdę polecam zrobić to, co ja dzisiaj na odcinku. Paczka numer 16. Kolejny TOC, nie wiem już który, chyba z 7 albo 8 na pewno. Znowu Argentyna. Prawe skrzydło. I znowu troll. I znowu troll. Ocampos 88. Okej, paczka numer 17. Naprawdę mam nadzieję, że nie pomyliłem się w liczeniu tych paczek. Jeżeli będzie, nie wiem, 19 czy 21, to musicie mi wybaczyć. Zobaczmy, co będzie tym razem. Znowu karta chyba ze zimowej aktualizacji Hiszpania. Chyba Bernat, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Nie najlepiej. I w paczce jeszcze Walker 89. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. I dobra, paczka numer 18. Także po tej jeszcze dwie. Zobaczmy, czy uda się trafić jeszcze kartę Team of the Year. Na to naprawdę bardzo, bardzo liczę. Jest karta chyba Shapeshifters. I będzie to chyba Koulibaly? Nie, Idrissa Gueye 87. Czy 8? 87. I mamy ekrany w paczce ze złotej wymiany. Jest to chyba karta Future Stars. Brazylia. Lewy obrońca będzie to Lodi. I dobra, lecimy już z dwoma ostatnimi paczkami 82+ na dzisiaj. Naprawdę są one bardzo, bardzo dobre. Mówię to już nie po raz pierwszy, ale tutaj niestety nie ma nawet walkoutu. Jest Brazylia, będzie pewnie... Okej, jest Neto 85, więc nie najgorzej. I paczka numer 20. Czy zakończymy czymś dobrym? Oby tak. I kończymy kartą Team of the Season z Turcji. Będzie to Soyuncu 80 chyba 8. Naprawdę, fantastyczne SBC. Szkoda, że tak późno. Ale naprawdę, jeżeli macie koniec, jeżeli macie karty w klubie, to naprawdę polecam, bo jest naprawdę duży fan z robienia tego. Robiłem to chyba około, nie wiem, 1,5 godziny, 20 paczek zrobionych. Naprawdę mnóstwo kart z tego trafionych. Jedno SBC ikonę zrobione z tego. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie, żebym zrobił jeszcze raz taki odcinek, to postaram się go zrobić, piszcie w komentarzach. Lecimy z paczką, z gwarantowaną ikoną Moments. Zobaczmy, co uda się trafić na sam koniec. Czy w końcu uda się trafić naprawdę jakąś bardzo fajną ikonę, bardzo bym chciał. I jaka narodowość? Anglia? Środkowy pomocnik? Jest fatalnie. Jest Gerard. Może nie jest aż tak źle, bo Gerard jest akurat naprawdę bardzo fajny. Chyba, szczerze mówiąc, chyba to jest najlepsza ikona Moments, jaką trafiłem. Także to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.